Witam wszystkich w pięknym 2016 roku. E, mam nadzieję, że święta i Sylwestry były udane, wybawiliście się, wypoczyliście i już teraz e, możecie z miłą chęcią wrócić do pracy i rozpocząć jakże piękną szesnastkę e, za oknem mroźno. Także mam nadzieję, że ten podcast razem z Kasią Wam umili czas, rozweseli, e, ogrzeje. E, Kasia opowie, jaki to był dla niej wspaniały rok i co się tam wydarzyło w jej e, życiu, jaki Przełomowe momenty nastąpiły, e, a już po podcaście szczegóły co do e, kolejnej edycji pytań od słuchaczy grupy do, do Kuby Moricza. E, przy poprzedniej edycji, która cieszyła się ogromną popularnością, e, udział brał Maciek Bielski. Tym razem e, współprowadzącym, e, współodpowiadającym będzie Dawid Białową z, z Barbel Kitchen. Także, już po podcaście z Kasią szczegóły, co gdzie i jak można zadawać pytania do chłopaków. I, i także poczekajcie, poczekajcie do końca, wysłuchajcie, bo, bo to naprawdę fajna okazja. Zapytać samych ekspertów, samych mistrzów na wszystkie możliwe pytania, jakie Was, was ciekawią. Ok, chwilkę dla sponsorów. Oczywiście, przede wszystkim firma Manto producent fajnych ciuchów za oknem, naprawdę mroźno, naprawdę zimno, także jeżeli ktoś potrzebuje fajny dress fajną bluzę, to mantoshop.pl, a tak samo jeżeli ktoś potrzebuje long sleeve, fajne, nie wiem, leggingsy na, na salę treningową, żeby nie marznąć, to też mantoshop.pl, na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie, naprawdę super ciuchy i Grupa Mauric, kolejny nasz tutaj patron, sponsor, E, fajne, fajne, szkolenia, fajna tematyka, super prowadzący, no zresztą e, sami nasi goście, jak właśnie Kuba, czy Dawid Biełową. E, no klasa sama w sobie. E, jeżeli ktoś ma ochotę się doszkolić, dowiedzieć czegoś na temat e, diety, diety terapii, treningu funkcjonalnego, pf, no naprawdę szeroka gama e, szkoleń, to polecam serdecznie zajrzeć na mauryczkom.pl, e, przepraszam, e, i, i w zakładce szkolenia, w zakładce terminy. Znajdziecie wszystko jak na dłoni, położone, żeby rozpocząć przygodę z tym światem, właśnie diety, dietoterapii i innych przyjemności. Okej. Okay. Więc już teraz zapraszam Was na podcast z Kasią, a po podcaście z Kasią szczegóły co do, e, co do podcastu z Kubą Moriczem, Dawidem Białowąsem i gdzie i jak można zadawać pytania do chłopaków. Witam wszystkich w kolejnej grupie początkującej. Ja nazywam się Pet Peniszewski, a w nowym roku witam Was wszystkich. Najpiękniejsza Kasia Dziurska. Witam serdecznie. Cześć, Cześć Kasiu. Cześć. Zaczy, nagrywamy to przed Sylwestrem, tak żeby <grym> nie było wiesz, żadnych tutaj niespodzianek. Także powiedz, jakie masz plany? Na Sylwestra? No. Co robi Ym... Kasia Dziurska w Sylwestra? Gruba nie, impreza. Nie, bardzo spokojnie. To nie jest ten, ten dzień w roku, wiesz gdzie zamawiasz co? pizzę, nie. hamburger, A... obkładasz się hamburgerami, kotletami? Nie. nie, wiesz co, generalnie nie lubię Sylwestra. Witam w klubie. Nie lubię tej imprezy, bo to jest dla mnie trochę wymuszone świętowanie. Fakt, fajnie, no wiadomo, wchodzimy w nowy rok, nowe jakieś tam postanowienia, cele i coś nowego zaczyna, coś się kończy. Ale sama ta impreza po prostu mnie trochę przeraża i to, co widzę, co się dzieje po prostu na, mm. w klubach, na ulicach i tak to, dalej, to nie, to nie moje klimaty. Na chwilę obecną jadę do znajomych na domówkę. Także w sumie dziewczynami no, z dziewczynami do mnie zespołu, spędzę czas. Budzimy się na co dzień, ale zawsze można jeszcze dodatkowo spędzić ten Jasne. nowy rok jeszcze imprezę razem. Więc ja. raczej tutaj na spokojnie w domu, w którym się ja nie Ja tobie powiem też, że Sylwester od liceum. Dlawsze był dla mnie taka, taki dzień w roku, gdzie po prostu, okej, okay, musimy się bawić. Tak. Teraz będziemy Bez się przymus. bawić, bo jest tak, fajnie dokładnie. bo jest Sylwester. I to już z automatu. Bo wszyscy Mów... się bawią do Tak, tytyczką. Więc mózg Pani wszystkiego od razu mówił. Och. I tu, jak najbardziej się tego wymiksować. No, ja, ja pewnie wiesz, trening zrobię normalnie. Tak, jak tam w tym roku zrobiłam 31 trening i pierwszego trening, więc jak się zaczyna, jak rozpoczniesz nowy rok, tak jest cały rok, także mam nadzieję. Coś ty I, i, coś, i jednak to się sprawdziło u mnie, więc w tym roku również. I zakończę treningiem i ja pewnie rozpocznę treningiem, no bo mam dostęp do sali pierwszego, więc pewnie zrobię ten Czyli trening. Czyli generalnie co, co robisz na sylwestra, nogi i, i barki, tak? <laughs> tą Dokład stronę. Dokładnie. Tak przy okazji, to po ostatnim naszym podcaście, Kasia. Wygrałaś Mistrzostwo Świata. To nie jest przypadek. To jest znak. To jest znak, także pomyślałem. Więc cieszę się, że... Właśnie. Zaczynamy ten rok podcastem, żebyś dalej kontynuowała to. A to bardzo mi miło, oby, oby przyniosło, przyniósł ten rok też takie sukcesy. No właśnie, powiedz ja coś, coś postanowienia, jak to powiedziałaś parę słówek. Jakie postanowienia dla Kasi Dziurskiej na, na ten rok? Znaczy ja też nie wychodzę z założenia, że pierwszy i od razu mamy jakieś nowe cele, postanowienia, bo to nigdy nie wychodzi, też o tym kiedyś czytam taki artykuł, że nigdy się nie zaczyna czegoś nowego od pierwszego właśnie no Już nie mówię tam o nowym roku, ale nawet od miesiąca czy nawet od poniedziałku, więc bo to nigdy nie wypala. No bo podobno nigdy nie wypala, że lepiej właśnie od środka tygodnia zacząć, że tak musisz się jakoś przedstawiać, że wiesz od pierwszego, to muszę, muszę, tak, I jeżeli hmm. by wyjdzie jak są zrzucanie palenia, ale to nie wychodzi podobno. Poza tym ja nigdy jakoś nie miałam postanowień, mam jakieś cele założone w głowie i realizuję to po prostu z biegiem czasu, tak, czy to będzie nowy rok, czy to będzie 4 stycznia, czy początek lutego, tak, po prostu jak e, wiem, że ten czas nastąpi, będę to czuła, bo będzie po prostu tak sytuacja tak wymagała i takie okoliczności się wytworzą, no to będę po prostu działała, tak, ze swoimi planami, ale jakichś tam swoich postanowień wewnętrznych nie mam. Nie? nie. Ja chyba w życiu raz zrobiłem postanowienie noworoczne. I to co, chyba... wyszło? Chyba tak. Chyba, chyba, bo chyba tak dwa, nie pamiętam. Bo to było dwa, 3 lata temu, takie właśnie jakieś treningowe bardzo mocne. Aha, e, aha. I to, to chyba wypaliło. Ale no też... postanowienie to co, no, poprawić formę, ale to już mam cały czas, z tak, tym rozstrenowaniem, to poprawiam cały czas formę, więc no, no postanowień tak. jakoś tam nie mam, nie? Ten Sylwester jest dobrze, że jest zawsze po, po świętach bo ja zawsze po świętach czuję się jak totalny po prostu glut, tak? bo zawsze się narze jakiegoś świństwa. No pewnie ty nie zjesz nic, no, nie? powiem ci, że właśnie teraz było o, tak, że macie... no aha. Co jest, na, co, co jest najgorszego, co, najgorszego, co jadłaś te święta, powiedzmy. Najgorsze. Najgorsze. Mm. Najbardziej podłe, niezdrowe, tłuste albo z pełne cukru, coś. Mama mi zrobiła racuchy. To jest to? Racuch? No, ale zjadłam trzy sztuki aż. Słuchaj, nie, wiesz co, generalnie tak, w tamtym roku... Z tych trzech dni świąt, no to podjadłam troszeczkę w ostatni dzień, w drugi dzień świąt, miałam pozwolenie od ta kopa, a tak to trzymam Michę stanowczo. Och, tak, w Tak, wielka musi być z to świetnie na, na świętach. Wszyscy jedzą, a Kasia, z Wielkanoc Brokułkiem. No, z no, Brokułkiem. No, no, ja się <laughs> I ja teraz coś jak dzwoniłam, no by, wiesz, jak mówi, dobra, Kasia, tam sobie podjesz, wiesz, na no, spokojnie, ale to jest bez przesady, oczywiście. Ale ja już jestem tak, no nie wiem, mi jest dobrze, tak, jak hmm. teraz ja się czuję i jak jadam i tak dalej, więc jak ja jakbym miała to przez trzy dni jeść na siłę, bo mam pozwolenie i uu, szaleństwo, to jakoś nie miałam takiej potrzeby. Dzwoniłam do mamy i mówię, zostaw mi trochę ryby, ja sobie sama przygotuję w grillu czy tam gdzieś hmm. na parze, nie rób w tych panierkach hmm. i tak dalej, więc to zrobiłam sobie swoje, miałam karpę i dorsze, ja tam swoim przyrządzeniem, tak. No i sałatki robiłam bez majonezów, bez ketchupów, bez jakichś tam po prostu z olejem kokosowych. To jest właśnie chyba I to. Wiesz, i po prostu miałam jakieś tam swoje, no i, ja jeszcze nic na śniadanie jadłam. No <laughs> Także miałam białkowo tłuszczowe śniadania cały czas. Dużo wody piłam. Jeśli chodzi o jakieś tam ciasta, no to na szczęście moja ma zrobiła tylko sernik i makowiec. Za makowcem średnio przepadam, a sernik już mi się przejadł, więc jadam może dwa, trzy kawałki, ale ja tak to jakoś się nie rzucałam na ciasta. Poza tym miałam mało ruchu, no bo wszystko pozamykane. Spacerować nie spacerowałam. Tylko w drugi w dzień zrobiłam trening, tak. bo mój znajomy miał dostęp do hali, do klucze, miał to, zrobiliśmy razem trening. A tak to dwa dni leżałam, nic nie robiłam, to po prostu można oszaleć. No, tak się wynudziłam, wiesz. no Dla mnie to nowość, bo ciągle jestem w biegu, no ciągle coś tak. robię, wyjeżdżam, działam i na pewno jestem zamknięta w domu. Dwa dni leżę przed tym telewizorem, no, nawet się nie chcę jeść, wiesz. Więc jakoś nie obżarłam, Bez nie opiłam alkoholu, to tam lampkę wina tylko wypiłam i to było tyle, co z mojego alkoholu. To i tak płasznego. dla Ciebie Bo nie było... jest dużo, nie? Tak, było dużo, no. Ja powiem Ci właśnie, tak jak wspomniałeś w sałatce, to myślę, że tak z całej tej listy tam jakieś były ciasta, takich rzeczy, to jednak sałatka jarzynowa na majonezie. Zawsze jak ją jem, a jem z reguły raz do roku na święta. Próbowałam, święt. ale nie zjadam tak, żeby to jest... na talerz. Kiedyś jak <laughs> byłem młodszy, to pewnie jak mały, czy młodszy? Mały. To było w ogóle, wiesz, jest sobotka, tak. jarzynowa, jest standard, po prostu standard. standard. No. Teraz jak to spróbowałem, fakt że to jest okej, okay. no smaczne, bo tłuste takie, ale miałem taki wyrzut sumienia, że po prostu... Tak, się teraz, skleja... tak to jest takie, musisz to... sobie... Ktoś po prostu do słoika majonezu wrócił trochę marchewki i, i tak. kukurydzy, nie? No. To jest to. No. Także no... Nie, tak. siebie, wiesz, rodzice są starej daty, więc na głębokim oleju. Nie no, ja oczywiście przywiozłam swoje, tak? Y, olej kokosowy przywiozłam i robiłam wszystko na swoim oleju, ale moje rodzice, to nie ten duży taki, wiesz, z Biedronki, 3 litry, <grym> czy litry <grym> tylko oleju <grym> najgorszego, jaki może być i się nie przestawi ich. Przede, żeby ja kiedyś swojej mojej mamie na, na powiedziałem, nie? żeby kupiła sobie olej kokosowy. I nawet pojechała przypadkowo, kupiła go, jak była na, na rejsie do Szwecji, mm. na promie tam z Mhm. Mm i przynosi, mówi, patrz, Piotrek, mam taką kostkę faktycznie jakąś tam szwedzką, mam olej kokosowy. Sobie, mama, super, świetnie, nie? To teraz go ma, do teraz go ma w lodówce. Zawsze może Czyli powiedzieć, mam, Piotrek, używa. mam. Nie użyła, nawet nie otworzyła go, ani razu nawet, nie? Ale ja, ma. Chodzi, zawsze nie? jak mówię mamom, weź smaczno, Piotrek, mam, mam, mam olej kokosowy. Nie, w, nie razie, powie, w razie, w razie czego, czego, nie? Nie użyty, ale jest, że... tak. Myślę, już no to zawsze krok Moja leży. mama ma zapas ryżów i, i wiesz, i kurczę, zawsze jak przyjeżdżam, już jest pokrojone. No to o to się nie muszę martwić, że mam jakiś zapas że mi kupia bo był na promocji w lilu, więc mi kupiła zapas i tak dalej, ale nie, no olej to jest dramat, nie dramat po prostu. No, tak. no nie da się przestawić. No nie, nie, dlatego biorę zawsze swój, jestem zabezpieczona wszędzie mm. osobowo, że jakieś tam rzeczy, jak wiem, że jadę autem, nie mogę sobie pozwolić, żeby coś cięższego Zabrać wziąć. Zabrać to, swój Zalec. większy słoń, swój oleju. <grym> tak, swój swój wiesz, waga i mm. tak dalej, nie. No ale co, podsumujmy się trochę ten rok twój, bo chyba, no, tak udany, jak sobie mogłeś tylko wymarzyć, co? Jeżeli Zachasz. chodzi o... Aż nieprawdopodobne, nawet mm. nie sądziłam, wiesz, że zaczynając w ogóle tą przygodę, że, że to tak się skończy, tak naprawdę, w jeden sezon. No właśnie, bo to jest najbardziej zaskakujące w tej historii, że to wszystko stało się tak szybko. No, fajnie, nie. No, czy wiesz, no, naprawdę. Jest... Ale ty też nie mówię, dobra, i co dalej? Wszystko już zdobyłaś i co. I... I co, koniec sezonu? Jeśli żeby startować? ja właśnie mówię, nie, no jak? Przecież jest tyle do zdobycia jeszcze. Ja... No właśnie, co jest do zdobycia nie jeszcze, Kasia? Co chcesz zdobyć? No wiesz, ja startuję w trzech federacjach, więc każda ma swoje, swoje zawody, mm. tak? swoje mistrzostwa świata, swoje mistrzostwa Europy, swoje puchary i tak dalej, więc no, zdobyłam mistrzostwo świata w jednej federacji, a są jeszcze dwie pozostałe, więc zastanawiam się nad startami jeszcze w tych dwóch, bo w mm. tamtych już nie będę startowała raczej. Ale to się jeszcze okaże, zobaczę, jak kalendarium się ułoży. Plus chciałabym zagranicę uderzyć. Mm -hmm. za granicę uderzyć. Teraz już wiesz, no z Olimpią podpisałam również umowę, także jestem, dołączyłam do Timu, więc chciałabym po prostu też spróbować, wiesz, tam z Majkiem Stachurskim już troszeczkę rozmawiam. Startuję właśnie za granicą głównie. Podpytywałam, jak się jak to wygląda, jakie są federacje, bo są i federacje prywatne i są federacje takie ogólne, tak, jest i FBB też jest zagraniczna i e, która też jest wersja taka angielska, więc... Gdzieś tam chciałabym uderzyć, nie? Może mhm. nie wiem, czy to będzie aż tyle startów, jak miałam teraz. Może to będzie mniejsza ilość, ale już takie, wiesz, konkretne starty, więc... No zobaczę. Jeszcze nic na razie, nie ma żadnego... żadnych dat. Więc też mi ciężko coś mi A czy nie? Zasady jakieś się różnią w tych federacjach? Nie. nie. muszę się po prostu kasę to, żeby wyjechać, nie? A gdzie są takie zawody teraz w tym roku? Bo pewnie masz kalendarz rozpisany. Wiesz co, no na pewno Anglia, na pewno Stany. Stany. No, bym chciała to To jest taka, wiesz, już naj, naj, największa liga pewnie, tak? No. Ale wiesz, muszę się zorientować dokładnie, bo nawet jeszcze nie czytałam dokładnie o tych federacjach, tylko mi wypisał, jakie są, mhm. więc po prostu bo mi się komputer zepsuł, więc <laughs> muszę poczekać ten duży ekran, żeby usiąść do tego i po prostu i poczytać. Nie? Czy już oj mają jakieś daty, jakie są wymogi? Mam znajomego, który startuje ze swoją dziewczyną w Anglii, tylko właśnie w tej wersji angielskiej FBB startują i powiedzieli, że ktoś mi pomogą, tak o, o, się co i jak jak to wygląda ktoś chce z zagranicy przyjechać a nie jest miejscowym więc mam jakieś tam punkty zaczepiania, gdzie mogę wiesz poprosić o pomoc żeby ktoś mi pokierował A jak będziesz jak, jak to się robi w kulturystyce bo takim przed podróż do Stanów no to jest no, wiąże się z nabraniem wody nabraniem czegoś i jak, 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 jak to się no, pl ciężko. planuje co, znaczy, No właśnie ja miałam bo to jest sytuację raz tylko że był krótki lot bo leciałam do Brukseli wtedy bo miałam już no, Świata, świata i później następnego dnia miałam start już w Brukseli, ale jeszcze miałam lot, tak? Mhm. I tego samego dnia jak przyleciałam, już miałam start. Na szczęście, wiesz, to no, tak manipulowałam wodą yy, i żarciem, że, że dało się jakoś to utrzymać, nie? więc nie podeszłam tak za bardzo wodą, bo tak jak mówisz, to był krótki lot. Yy, I tak dalej, a no, nie wiem, ze Stanami, bo to będzie ciężko, trzeba będzie pewnie, wiesz, dużo wcześniej wylecieć. Tydzień, nie. dwa tygodnie, spokojnie polecieć. Nie? No, no bo masz prawie 12-10 godzin, przesiadki i tak dalej, czekanie na lotnisku, plus jeszcze utrzymać żarcie, żeby ono było świeże. No właśnie. Jakieś tam może zastępstwo, jeśli chodzi o ryż, to pewnie wafle, i wiesz, wszystko to trzeba będzie ogadać, nie? Ale to jest do zrobienia. No, no bo jakaś Tego, solidna na... głodówka po prostu. Ja to, no głodówka też nie może być, absolutnie, nie. No nie. i bardziej to chodzi o wodę, żebyś nie, nie zatrzymał nie? Czy w ogóle jakiś ten w kultury ten kultury, kulturystyczny klimatu jakieś ketozy, takie rzeczy w ogóle wchodzą? Jakieś takie, wiesz... Z... Ja nie wchodziłam do. Na, na nie. Keto. Nie, nie kusiło cię? Nie, raczej nie. Cały czas ja się dobrze czuję na węglach i nie czuję się ani ospała. Nie masz takich dużych ilości tych węgli, więc, więc ja ca, cały czas operuję na węglach. Również owoce teraz i nawet teraz jak się przygotowałam te jesienne starty, to w ogóle nie miałam wyłączanych owoców, więc... Hmm. Więc super, no i powiem ci, nic, że no też nic, aż, to, czy... no bo to był jakiś eksperyment mój Jakopa, jak on mówił, widzisz, nawet ci nie odjęłam tych, tych owoców, a i tak forma była, tak, taką jaką zakładał, jaką planował, więc wcześniej na wiosnę bez owoców, tak, miałam redukcję, no ale wtedy też miałam jakby dłuższy czas na tą redukcję, musiałam więc jej troszeczkę zrzucić, a teraz, no bo, to, no nie ukrywam, że podtrzymywałam jakąś tą formę przez wakacje i też, nie powolgowałam sobie, więc bo mi prościej po prostu wejść w sezon jesienny. Potrzebowałam hmm. jakiegoś tam dużo czasu jeszcze takiej mocnej redukcji, więc no ale ten, tam na drugi, drugim posiłku miałam owoce. Nie? Więc... Hmm. No to ciekawe, spoko, bo to kurczę naprawdę nie? Nie? Sporo, sporo, sporo cukru, nie? Nie? No proszę, a czym się Ciebie w ogóle różni? Ty masz coś takiego jak sezon i nie sezon, jeżeli chodzi o treningi? W ogóle, czy to tak to wiesz? Czy, czym się nagle różni? Co dokładasz więcej treningów po prostu? Czy... Większą, większą kaloryczność, no mam troszeczkę. Aha, i sobie no, i sobie, sobie jem, no może mniej wtedy aerobów robię i te treningi są troszeczkę bardziej jakby. No teraz muszę poprawić i barki i pośladki, więc y, tych treningów mam więcej w tygodniu, tak na te partie miśnią, że nie mam ich raz czy tam dwa razy mm. nawet do trzech dochodzi, a pośladki nawet robię do pięciu nawet na każdym potrafię zrobić wiesz, jakieś chcę Chcę, żeby były bardziej okr 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 okrąglutkie, czy żeby były bardziej spięte? Bo to jest. Większe, Większe. Muszą być. no to I to się rozumiem. To jest, jest zgoda zawsze. No. Także Aha. wiesz, no, trzeba poprawić. No, w, jednak w tych sportach, które u kobiet to barki. I pośladki są bardzo mocno, wiesz, hmm. przodują, że tak Słuchaj, powiem. Słuchaj, to nie? chyba pośladki to w każdym sporcie. Mm. No, zawsze no z, najgorszy, z, wiesz, człowiek robi, wałkuje, wałkuje, a przyjdzie do startu, woda ci zejdzie i ta, ten człowiek też się robi troszeczkę bardziej płaski. No to, to jest, nie, <śmiech> jest <śmiech> ciężko, i zbudować, do redukcji też jest ciężko cokolwiek zbudować, no tak, nie? No tak, no ale jak ty masz dużo węgiel i wszystkiego, no to, to, to chyba pomaga no trochę. Nie? Nie troszkę jest... teraz jest lepiej, no bo mówię, mam większą koloryczność, to... Coś tam, jakiś progres może minimalny jest. nie, ale, mm. no, no, Czyli to, co, y to? w tym roku mistrzostwa Świata w Zobaczymy. Stanach Zjednoczonych. <laughs> no nie no już, no, no wiadomo, fajnie by było, ale nawet wiesz, znaleźć się w finałowej szóste, piąte, czyli oni tam mają tych, tych, no w ogóle nawet doświadczenie tak, no bo tu mm -hmm. i też inne twarze, i inne kryteria, i nie sędziowie w ogóle, no cała organizacja inna, no w ogóle wystąpić na scenie międzynarodowej to jest to jest super, no miałam okazję, mówię, w Brukseli raz wyjść, i też było inaczej niż w Polsce u nas, a co dopiero właśnie, wiesz, Stany czy, czy Anglia. No zobaczymy, no mam taki plan, chciałabym bardzo zagranicę, nawet ten sezon, chociaż nawet wiosnę poświęcić na te starty zagraniczne, no ale to też zależy, mówię, od sponsora, od kasy, jak to będzie wyglądało, to się gdzie w czasie wyglądało, czy tam jakoś blisko siebie te starczy, mm -hmm. czy będzie akurat taki okres, że nam mogły pozwolić na parę wyjazdów. No zobaczymy jak na, na jesień, nie? A coś się zmieniło w ogóle w twoim życiu po tej mistrz Mistrzostwie Świata? Świata czy tak po prostu, wiesz, nie. nic? Nie, niestety. Się to, <laughs> znaczy, to, to miało się zmienić, no. Popularność, sponsorzy. O, propozycje matrymonialne. No to, to nie, niestety. <noise> nie. E, co chciałam powiedzieć? No wiesz, no z Olimpem tak, popisałam mhm. umowę, ale z, z Olimpem też troszeczkę, bo wcześniej były rozmowy. No i, i wiesz, no i w końcu doszło do skutku, tak. Także z, w, teraz w grudniu, na początku grudnia podpisaliśmy umowę, więc to może nie było stricte związane z tym, że to, to była mistrzostwo świata, po prostu to gdzieś już w, mhm. było w międzyczasie, tak, jakieś tam były rozmowy. No, a to coś się zmieniło? No byłam parę razy w telewizji, wiesz, w radiu gdzieś tam, ale jakoś tak coś więcej się nie, nie pozmieniało. Czy klientów nawet więcej jakichś podopiecznych też w sumie jakoś nie wiem, czym, czym mam przez to. Mhm. Mm, no nie, chyba nic takiego. Efektu wow aż takiego wielkiego nie było. Ja może właśnie... przyjść na to czas, wiesz, może no, ten sport nasz jeszcze nie jest aż tak bardzo kurczę wiesz, oblegane, popularny i doceniany, więc mhm. może przyjdzie na to czas. Zobaczymy, co przyniesie na wyrok. Bo mam nadzieję, że... Są bo... jakieś plany, tak, rozmowy wstępne, ale jeszcze nie zdradzam. Mam nadzieję, że na, na początku roku coś się wyjaśni. Ha, ha. A właśnie z takich rzeczy z Twoich projektów, bo zanim, mhm. to jest dobre pytanie. W sumie w kontekście tego, co mówisz. Ktoś zapytał w komentarzach, czy zbycia bycia Mistrzenią świata fitness i zbycia bycia z panią trener da się łatwo utrzymać życie? Utrzymać. I to znaczy prywatne? Prywatne, tak. A. W sensie wiesz, czy, czy, to, czy, to, czy to, się, to się monetyzuje, nie? Wszystko dobrze. Ale wiesz, no Nie ty... zaglądając ci mocno w sakiewkę, nie? Ale generalnie, czy to jest wiesz? Czy to jest cały czas walka, żeby coś kurde, wiesz, coś, coś znowu uciułać, czy po prostu to już jest masz stabilną sytuację jako Kasia Dziurska znana postać tak naprawdę w tym świadku i wiesz. Wiesz co, powiem Ci, że tak będąc szczerą, no. pracowałam w korporacji, to było mi tak gorzej, wiesz, to wszystko jakby utrzymać, bo to no, trzeba się samemu utrzymać, tak, za mieszkanie zapłacić, auto opłacić i tak dalej. A odkąd jestem na własnym, wiesz, mam swoją firmę, yy, zaczyna jakoś tam działać powoli, to pamiętam, że no jest lepiej, tak, jest lepiej, ale czy to coś zmieniło, że mam tytuł, że jakoś więcej zarabiam? No nie, absolutnie. Ale, wiesz, żyję sobie z mm, swoim życiem i tu gdzieś jakiś projekt, jakiś projekt dodatkowe pieniążki gdzieś tam, tylko że jestem takim strasznym chomikiem, ja dużo odkładam, wiesz, dodatkowe jakieś konto oszczędnościowe, coś tam i to tam rośnie sobie leży i tam z tego nie korzystam. Więc ja też nie łażę po sklepach, nie wydaję tych pieniędzy jakoś na prawo i lewo, jak gdzieś wydam to mówię na szkolenie albo żeby pojechać do Warszawy właśnie na jakiś dodatkowy projekt, gdzie to mi się zwróci, tak, z lekką nadwyżką, więc jak mówię, jestem strasznym takim chomikiem i raczej chomikuję i oszczędzam, bo w planach jest wiadomo, jakieś swoje mieszkanko, czy swoje cztery kąty. I wiesz, też nie chciałam po prostu tej tych, tych kasy rozwalać, bo no, nie mam takich potrzeb, tak. Mm -hmm. No mam teraz, o, muszę zmienić telefon, tak, komputer, by mi się rozwalił, może jakieś lepsze auto w międzyczasie, ale wiesz, jakby możliwe, musia dużo podróżować, już mnie męczył te jakieś te bla -bla kary czy pociągi, też wolałabym swoim autem, też wiadomo, bezpiecznie jakimś nowszym autem. Ale to, wiesz, to są takie plany długoterminowe jeszcze, tam gdzieś tam ja, dalsze, tak. Br Brzmi br 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 tak jak plany każdego Kowalskiego przeciętnego. No dokładnie, wiesz, żyję normalnym życiem, tak jak każdy inny i ma jakieś swoje... Pieniążki odłożone na jakieś tam, jakieś tam gadżety, mm. nie gadżety. No, wiem. W, w tym roku w ogóle osobę. mało osób wie, ale powiem to na wizję. Chciałaś uciekać z Polski, nawet Kasia, i tak się cieszę, że to nie zrobiłaś. Ale mało osób o tym nie dowolczyłeś temat taki, no. no. Ale mogę coś więcej powiedzieć, jak chcesz. No, nie aż tak dużo, ale tak zostałam w Polsce, miałam wyjeżdżać, na długo miałam wyjeżdżać. I, I, to... I dobrze, niedobrze, że nie, nie wyszło, jest w Polsce tak, i Tak, gdybyś wyszło... wyjechała, to byś pewnie nie została Mistrzem Świata. No pewnie nie. I pewnie bym skończyła z tym, co robię teraz. No tak, właśnie. Tak bardzo, tak, jeśli chodzi o te hobby, o rozwój osobisty i tak dalej, bo tam bym miała trochę ograniczone to wszystko i... Jest chyba dobrze, że została. No kurczę, jak mi to powiedziałeś, ja potem miałem parę nocy nieprzespanych, nie? Tak? W serduchu ci zabolało? No w sensie, naprawdę się ciebie martwiłem, nie? Na serio. Wiesz, nie znamy się jakoś super, ale naprawdę miałem ja, myślówkę i no, spotkaliśmy się na gali FEN, pamiętam, jeszcze w Kołobrzegu. Tak, tak, o I tak, jak Akop się bił. Jak wtedy jak tak to przeżywałem, serio, nie? Ale na szczęście widzisz, nie wyjechałaś i... No ja pamiętam rozmowę, ale naprawdę? Nie, no nie, naprawdę? No, no. także mam nadzieję, że jakąś tam małą, małą cegiełkę do tego, żebyś nie wyjechała, dołożyłem. Nie? Wiesz co, ja, ja powtarzam zawsze, to jest takie... I to mi się sprawdza, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Hmm. I miałam propozycję, żeby wyjechać do Warszawy do pracy, odmówiłam, zostałam tu i super. Miałam propozycję, żeby wyjechać za z zagranicy. Fakt, że to nie była moja decyzja, że ja... Jakby, ale gdzieś tam podświadomie, wiesz, była to obawa, więc może przyciągnęłam te myśli, żeby jednak wyszło tak jak wyszło, tak? Więc. To, że zostałam, właśnie przyniosło mi takie sukcesy, i może to, że jakieś tam inne inną decyzję podejmę, to też mi przyniesie jakąś korzyść i jakiś wiesz, jakiś fajny sukces. Więc no, mówię, nic nie dzieje się bez przyczyny. No super. Całe, całe życie, jak w sumie się u mnie teraz toczy, czy, czy to nawet jakieś nie wiem, nieudane znajomości, związki i tak dalej. Ja mówię, to nic nie dzieje się bez przyczyny. Hmm. Zawsze, no kurczę, no wiesz pewnie, wiele osób śledząc Ciebie, wiesz, tak facebookowo, że tak powiem, to myślę, że to jest pasmo, wiesz, jakby niekończących się sukcesów po prostu. I kiedy A... będzie ten, wiesz, spadek. Tupnięcie. nie, no, odpukać, bu, bu. żeby wiesz. właśnie, żeby, odpukać, nie było. żeby nie było, bo na razie, no wiesz, mm. to jest coś, coś takiego. Nie wiem, ja to, to z mojej perspektywy jest coś takiego, że jak patrzę na ciebie, co robisz na przykład, to serio, w tym roku myślę, że naprawdę tak mogę mogę powiedzieć bez, bez jakiejś tam żenady, że jesteś jednym z największych motywatorów mojego życia. Ojej. Naprawdę, nie? Bo tak mimo, że miło trenujemy, miło wiesz, trenujemy zupełnie inne rzeczy, nie? zupełnie nasz inne światy, ale. I poznaliśmy się w innych okolicznościach. No w ogóle, no, wiesz, ten... to panie, ja byłem w innym miejscu, ty w innym miejscu i, i fajnie to się potoczyło, ale do teraz, na serio, jak, jak czasami, nie wiem, jak już teraz jak nie wiem, miałem okazji, nie trzymałem diety, ale jak tak sporo, zjadłem jakieś gówno, to myślałem sobie, serio, to jest, jest paranoja, ale. dziurska by nie zjadła, nie? Zawsze jak miałem myśl taką, że jestem słaby to na serię zaparła mi się lampka, dziurska. Dziurska by wytrzymała, nie? Dziurska by tak sobie jak pierdziele, nie? I, coś, I to siedzi tam w głowie, nie? Bo jakby to, za, jakby szanujecie mega za tą właśnie dyscyplinę. Na nie wiem, czy to jest Ciebie dyscyplina już? Bo tak jak mówisz, to chyba już jest styl było, życia, nie? Było na początku, wiesz, jak, dla mnie to była no też właśnie. nowość, tak? Bo też, no, jadam dwa, trzy razy dziennie i to były takie, takie, siadanie, obiad, kolacja, tak? To tak. się mówi, są to są posiłki i jest ich więcej. I ta jakość żarcia też była inna i też bola dla mnie nowość, też musiałam się poprzestawiać i to był dla mnie rygor i była jakaś, e, jakaś dyscyplina. Ale z czasem mówię, to było i prościej, i łatwiej, lżej, zaczęłam się dużo lepiej czuć i miałam więcej energii, to no. po prostu się stało moim celem życia i ja już z tego nie zrezygnuję, nie wrócę od tych starych nawyków, na pewno. No właśnie to jest to, właśnie to jakby jak sobie myślę, że zawsze kiedy jestem, jakby wymiękam w takich klimatach, to myślę sobie, kurde, przecież, przecież to jest do zrobienia, nie? To Trzeba jest, po prostu, no właśnie, no... ci się nie, nie poddać, nie? Ja wiem, że ciężko to osobom, mówisz nawet pomyśleć o tym, że cały czas można na przykład to samo jeść, albo jeździć z tymi pojemnikami i tak dalej, ale kurczę, jak ktoś to spróbuje i widzi efekty, no to... Jak ty sobie, Kasia, w podróży? Bo to jest mój, mój, problem, mój problem największy, szczerze mówiąc, bo ja teraz miałem na przykład, od listopada do praktycznie do świąt, byłem na walizce non-stop. Uh -huh, uh -huh. I tutaj w tym momencie dla mnie jest niewyobrażalne, żeby w ogóle coś sobie z tym poradzić. Chociaż wymyśliłem ostatnio, że może powinienem próbować sobie ograniczyć katarin dietetyczny. Na, na wyjazd. czas wyjazdów. Na czas wyjazdów, serio. Nie? Też jest Przed, nie jak jestem często w Warszawie, żeby po prostu zamawiać sobie na cały dzień za pięć dych tam w jakiejś tam, nie wiem, jednej z tych firm pakę mhm. i. I coś tak, tylko wymyśliłem to dopiero w <laughs> jak już, <się> <laughs> jak już wróciłem. no Nie, no bo to jest dla mnie największy problem, bo ja po prostu w tym momencie nie mam czasu, jeżdżę właśnie z reguły, wiesz, no to zresztą wiesz jak to jest, no bo też dużo jeździsz. Mm -hmm. I tutaj, tutaj ja dwa, trzy dni wytrzymam, potem po prostu już mówię sobie, dobra, pije to, zjem tą pizzę czy coś tam, nie? Nie, wiesz co, akurat jak miałam te wyjazdy teraz takie często do Warszawy, to bywało tak, że... Po prostu miałam, e, czy mieszkam u znajomych, czy u swojego eee. tam, byłego chłopaka, także nie no, miałam zawsze gdzie zrobić to jedzenie, A, ale jak to, to, to. jechałam w no, to i z powrotem, no to wstawałam rano, robiłam to żarcie na cały dzień, po prostu wszystko z sobą woziłam, tak? Hmm. Jak leciało się do stanów, czy byłam na Fibo, na w kolonii, to swój parowar w walizę i tyle. Co ty I, mówisz? No, oczywiście, ja trzymam Michę, wiesz. Zabrałaś ze sobą parowar w walizce? Do Stanów i do Kolonii i do, gdzie my tam jeszcze nie widziłyśmy w marcu. No tak, ja miałam teraz karty. To, to nas właśnie różni. <noise> więc wiesz, wszyscy by mi śmiali, ale parowar. tak naprawdę dziewczyny, tam gdzieś szłyśmy na jakieś wycieczki po, wiesz, Nowy Jork, sobie idziemy ulicą, ja dziurska z plecaczkiem, tam w, po, pojemniczki w, w, w tym, w środku, a dziewczyny jakiś przystanek, no to co, to burger, to pizza, ja swój pojemnik i jadłam, nie? I utrzymywałam, robiłam treningi, wiesz, to ogarniałam, jest? gdzie jest sklep, ogarniałam tutaj pana z recept, który gotował mi ryż, no, w restauracji, wiesz, wszystko się da zrobić, nie? No i porowar. W pokoju, no, przy zlewie robiłam sobie na parze, wiesz, warzywka, kurczaczka, no, to fajnie było. Serio, kaczka jest niesamowita, jak, jak, nie? Jak <laughs> sorry, ale to jest, to, jest, to brzmi jak jakiegoś na serio? Z jakiegoś takiego, wiesz, wyreżyserowanego filmu o, fit o fitnesskach, nie? Mhm. Że no to, to jest niemożliwe. Że no to jak się... byś popatrzył z boku, to to, to jest dziwne, no. się śmiałam, Dziwne, na nie wiem, po... czy dziwne, dla no mnie to jest niesamowite Bo najpierw byliśmy w Nowym Jorku, a później leciałyśmy do Gordata, nie? Do Marcina, do Marcina, do Waszyngtonu. I w pierwsze, jak byliśmy w Nowym Jorku, to tak, to... to czyli z w... liderkami tak jak ktoś nie rozumie. Tak, mhm. byliśmy w Marcina, na zaproszenie Marcina, u niego na Polish Heritage Night. I byliśmy najpierw w Nowym Jorku to miałyśmy tak, że w pokojach była kuchnia, więc było super. super. Ale siłownia była do bani, nie? więc e, ale na szczęście dużo spacerowałyśmy, więc takie, ale cardio, ale tam były jakieś hardle, więc zrobiłam sobie jakiś mini trening i najgorsze było to, że robiłam kardio. Na tych, wiesz, na tym stepach, na tych nóżkach nie tylko maria, dramat, przestanę. ale wytrzymywałam nie godzinę. Nie wiem, jak ja to robiłam. Ale wam tak zawdzięczne, że wytrzymywałam. Zawsze przyszłość ogóle... sobie robiłam, wiesz, na cztery. To jest takie urządzenie, którego na serio jest, nikt jest. Mi nie wytłumaczy, po co. Ja też co to wiem. jest w ogóle? Nie wiem, Można robić po prostu <laughs> i machałaś się. A, no. A później właśnie Waszyngtonie jak byliśmy to już były pokoje hotelowe, więc musiałam wtedy u pana się zgadzałam, właśnie uśmiechnęłam ładnie do pana z recepcji i mi przynosił ryż zawsze. A warzy robiłam sobie mięsko i warzywa kupowałam, już sobie robiłam pojemniki, ale za to była siłownia i basen na dole, więc rano przed śniadaniem dziewczyny jeszcze spały, ja robiłam sobie trening i później z nimi na śniadanie, tylko już miałam swoje, wiesz, płatki, wzięłam oczywiście białko ze sobą, wszystko, wagę i tak dalej, tylko kawę z nimi piłam Wagę do żarcia czy wagę do...? Wagę taką kuchenną nie do żarcia, no zawsze sobie Boże. <grym> więc no dało się zrobić, nie? I wtedy miałam dzień pozwolenia na ta kopa, żeby zjeść, to poszli na burgery. <gry> ale tak to trzymałam, dietę, No na Fibo również, nie? Tam było mi proście, no bo wiesz, wszyscy w klimacie. No tak, no, tak w takim klimacie to no, wiadomo no, głupie coś no, zjeść, Więc, nawet. więc spoko, a, ale no i na siłowni też tam z, z chłopakami z ekipą Olimpu też wybieram i tam ze sportowcami, to też było spoko. Tylko wiesz, wejść do magfitu w czasie Fibo to był dramat, nie? Czekałeś 10 minut albo i lepiej na jeden sprzęt, bo przecież wszyscy się zebrali do jednego klubu. To po prostu nie było gdzie palce wetknąć, hmm. się, wiesz. No, fajnie, same koty, nie? Na siłowni. No właśnie, jak oni się w ogóle w tym towarzystwie, w tym środowisku odbierają? Bo tak pojawiłaś się, wiesz, jak zwalnęłaś walnęłaś po prostu, rozbiłaś wszystko. Bardzo miło, wiesz? Tak? jestem zaskoczona, bo dużo osób nawet do mnie podchodzi, kojarzy nawet jeszcze tak nie kojarzy wszystkich. Wiesz, jak to jest? A tym bardziej, jakoś znasz może sieci, ale inaczej, jak zobaczysz go na żywo, nie? I dużo osób właśnie już tak po imieniu do mnie, i, i, i gratuluję, i nawet pisze do mnie dużo zawodników, czy nawet sędziów, do mnie tam napisało parę miłych słów tam po zawodach, także bardzo fajnie. I coraz hmm. tam dziś bardziej moje to nazwisko się pojawia, eee, więc, więc super. Jestem zaskoczona, że tak. No, to jest małe środowisko, więc. Małe? <laughs> więc... Naprawdę? No. Tak. W jest małe, więc. więc. Dosyć, bo ja w sumie jak teraz trochę się kręcę w ogóle takich klimatów, może nie kulturystycznych, ale hmm. się szkoleniowo-treningowych, to wszyscy Ciebie znają. Nie? Naprawdę? Pada hasło dziurska. Znaczy, no, no przynajmniej z tymi ludźmi, z którymi rozmawiałem, tak mówiłem. No, tam że znam Kaśka nie dziurska, o jezus, Maria, niesamowita, no. Naprawdę jest tak mi miło. No, ale do mnie też jeszcze nie dochodzi, wiesz o co chodzi? Dochodzi, nie dochodzi, no. że. Kaśka, twoje zdjęcia na gazecie.pl na przykład. to... A wiesz, jakich było hejtów? Widziałeś? Na no słuchaj, przestań, komentarze. ale ty będziesz czytała ludzi, no wiadomo, nie, ale, no dobra. że jesteś atrakcyjną dziewczyną, która robi fajne rzeczy w życiu, na pewno sporo osób to cholernie boli i przeszkadza. To w ogóle to już założenia. To, to ja wiem, że tam połowa to jest pewnie, wiesz, co z kim się przespałaś, żeby być, być na, na, tym, na tym zdjęciu, nie? Tak, ale Klasyka. Ale nie było takiego komentarza jeszcze. Bo no to, powiem, to zachęcam, to proszę, zastawy. bo może kogoś się właśnie w zestawie jakąś brakuje, to pod, tak, podsuwam. Tak. Ale no, ale tam jesteś, nie? To wiesz, no to już... Już nie, nie, nawet to przestałem klikać, bo to już po prostu mówię sobie, boże, znowu Kaśka, jak zrobić tarkę sobie na brzuch, albo jak można coś, ta, czy uwierzycie, że ta dziewczyna i coś tam. Moja się że niedługo będę na jakichś, nie wiem, serkach, czy kurde, mleku bez laktozy, moje zdjęcie będzie na pudełku, wiesz. Słuchaj, czemu nie, no. no? ale nie, no, tak właśnie pojechałam do, do rodziców na święta i moja ma wiesz, wyjmuje taką pakę, stertę gazet, nie? I ja mówię, co ty masz, no to, to ty mi przywodzisz, wiesz, gazety, gdzie byłaś i jesteś, nie? I tak naprawdę mam ci taka sterta. Ja zaczęłam to przeglądać. Tam oczywiście była z pierwszej po tam z dziewczynami, z zespołu. Tak. I później jakieś tam moje sukcesy: to jakieś ulotka, to jakaś gazetka, to jakaś płytka, to jakiś dyplom, tu coś. Ja mówię, Boże, skąd ty tyle masz? No nie wiem, nazbierałam, wiesz, tu po mm. godzinach. Tak, 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 tak. to miło. Fajnie i fajnie, że na to homikuje, bo ja też będę miała później pamiątkę dzięki niej, więc bardzo fajnie. I wiesz, ja dalej sobie nie zdaję z tego sprawy, że obserwuję ponad trzy tysiące osób na fanpage'u, a ponad 27 tysięcy wiesz na Instagramie plus jeszcze raz, zaraz założyłam Snapchata. A ty masz na, na, na Facebooku chyba więcej, gdzieś... Ponad 63 tysiące. 33 tysiące ludzi, no. Coś tam, no. No to halo. To, no to już jest trochę. I wiesz, ja dalej tego nie ogarniam, że naprawdę ludzi którzy mogą mnie kojarzyć, wiesz, z widzenia. Może nawet, że nie do że podejdą i coś powiedzą, tylko że nawet, wiesz, widzą mnie. I miałam parę takich sytuacji, że gdzieś pojechałam, albo właśnie moje znajome, które gdzieś tam już mieszkają. Wiesz, ona z dziewczyną też się porozjechała, to chyba po Polsce. Mm. Ja tam w stoku i na Zielonej Górze. E, I z mi znajomy gdzieś tam po trójnieniu, wiesz, też pokazują, w Subsku pokazują zdjęcie, tam rozmowa o fitnessie. No, mówi: no ta dziewczyna z ona mnie mega motywuje, jakie mi fane zdjęcia, i wiesz, pokazuje moje znajomo. No, On mówi: ty, to jest moja znajoma, no. ale to w ogóle jak i ja, ja wiesz? I przyjeżdża i mówi: nawet ci wiem, w stoku kojarzą, Więc bardzo to jest miłe, że. No mówię, to jest mały świat. I teraz mówię, ten fit jest bardzo popularny i wszyscy chcą być fit, wszyscy wrzucają to, co jak trenują, jak jedzą i tak dalej, to jest bardzo fajne, no i jednak ten, ta moja twarz gdzieś tam się pokazuje, no, siłą wyższą, ale dalej jakoś się zdaję sobie z tego sprawę, że naprawdę aż teraz mnie, naprawdę jakoś tam moje życie obserwuje i większość z tych osób jest ze mną od początku, czyli od tego etapu, jak y, zaczynam jeszcze na parkiecie, tak, tanecznym, a dopiero później zajęłam się fitnessem i kulturystyką, i oni cały ten etap przygotowań, sukcesów, zwrotów i upadków śledzili wiesz na bieżąco. Więc fajnie, że to też doceniają, że wiesz, widzą ten mój progres i, i dalej ze mną są i kibicują i trzymają kciuki. Czy nie? wiesz, bo najbardziej inspirujące w tym wszystkim jest to, twoja konsekwencja. Nie? To jest takie, co przynajmniej mnie, mnie tak mega jakby, jakby kręci, bo to nie jest tak, że kurczę, nagle wiesz, w jednego sezonu się rustyła niesamowicie. Tylko to jest. Widać, że to, to, nie, to nie jest. Wymuszone u ciebie. Nie. Że to nie jest tak, że okej, okay, ja teraz będę trzymać przez pół roku tam dietę. Ja tylko po prostu ty jest, jakby symbolizujesz trochę takie, takie podejście. To jest najbardziej inspirujące. Mm. To, co mnie jakby rusza mega zawsze, kiedy ja myślę o treningu, jakiś taki właśnie o żarciu, nie? przede mm. wszystkim. Że kurde, ja po prostu jaką jestem słabą sami jednostką i jak, jak sami pękam, mimo że i tak staram się trzymać tak. tego pewnie przeciętnie. Człowiek w ogóle nie ma, pewnie chciałby do mojego poziomu dojść. Ale wiesz, ale w sensie, jak patrzymy na ciebie, to mówię sobie, kurde, nie, no Kaśka po prostu robi coś niesamowitego, nie, to jest po prostu niesamowite i wydaje mi się, że wiele osób nie, tak, nie tak, tak też, wiesz, no, do tego pewnie pomaga ci oczywiście w tym wszystkim to, że jesteś urocza, nie, i jakby też pokazujesz to bardzo dużo i to jest w ogóle też super, nie, czemu nie, bo czemu tu się wstydzić i jakby to połączenie to jest po prostu, wiesz, kurde, nie, no po prostu i ta mistrzostwa świata jeszcze na to wszystko. Nie czerwień się teraz, nie, nie czerwień się, bo to że ja ci tutaj... Tyle komplementów przyciągnięć, nie nie. Do tego, nie. <grym> no, mogę do ciebie co rano pisać SMS, -a, nie? A, super. Nie, ale w sensie wiesz. Musisz wpadać na rozmowy. to jest. No to jest to, nie? Kurde, że to wszystko. I to, to jest też ciężka praca, nie? To, to nie jest tak, że tam sobie pomachasz no kantelkiem no, raz no, dziennie. nie, nic, wiesz, nic no. samo nie przychodzi, no nikt mi wiesz, nie musisz no, to... sobą parowar wozisz nie? No, to, no mam. No. Dzisiaj nie ma, że są warbany, gdzie... i tak ja Mam pojemniki wszystkie. No właśnie, ale chciałem się coś ugotować, ale i tak przyjąć, przyjąć swoje własne własnej. No, ale myślałam na tym omletem, co proponowałeś, ale stwierdziłam, że będą no, swoje. Uch, nie, nie ufamy omletowi <laughs> peniszewskiemu, to nie wiadomo, co tam będzie. Nie, nie, nie o to chodzi. Ja wiesz, nawet nie korzystam z żadnej firmy dietetycznej, bo jednak wolę swoje posiłki, bo wiem, co do nich co mi, mi wkładam i tak dalej, ale no, no nie wiem, tak jak mówisz. Ja mówię, dla mnie to jest codzienność. aż że to, tak ktoś odbiera, to, to jest bardzo fajne, że mogę kogoś zmotywować i, Ludzie się jakoś tam na, na mnie wzorują i czerpują jakąś inspiracje, a ja po prostu sobie żyję, tak? i robię to, co kocham, to co lubię, nikt mm. mi tego nie każe robić, więc fajnie, że po prostu jest taki odbiór i, i że to, i to działa, tak? Że to się ciągle rozwija i że mówię, dużo osób pisze, te moje wszystkie stronki się rozwijają, jakieś tam propozycje, niepropozycje i tak naprawdę w ciągu nie, nie całego roku, tak? no bo no co, starce czam w marcu, no to mm -hmm. dopiero teraz no, będzie to, rok. Nie? Zobacz, to też jest tak samo to, że nawet to, jak prowadzisz swoje Facebooki, to wszystko, ile to jest też pracy, ile tych zdjęć tam wrzucasz, to no jak tak, też to, to wszystko, nie? jak patrzę, że to wszystko jest przygotowane w jakiś sposób, nie? że to, wiesz, no, to nie... tak. no właśnie, ale to jest super, nie? bo to, gdyby to było po prostu, idę ulicą, pyk, no. ale czasami widzę, że to przyłożyłeś do tego, żeby to zdjęcie wyglądało ładnie, nie? Jako fotograf, a to patrzę <laughs> i sobie, co? Kaśka, nie? Skubana, nie? To jest, wiesz, fajne, nie? No to fajnie, no. <laughs> wiesz, ja staram się też jakieś sesje sobie organizować, tak, żeby powiększyć jakieś to portfolio, żeby mieć też dla siebie pamiątkę i żeby mm. nawet tu, wiesz, ten moment, gdzie mam jakąś fajną formę, żeby też uchwycić się w, w zdjęciach. No ale tak jak mówisz, no... Chcę pokazywać to swoje życie nawet takimi zwykłymi zdjęciami, selfie z własnym telefonem, że, że idę na trening, że komuś się nie chce, to zrobię tą fotę, zobaczy mu mnie, to jednak pójdę na ten trening też. Hmm. Właśnie dziewczyna jedna skomentowała ostatnio, że ja tam wstawiłam chyba zdjęcie po świętach. Hmm, właśnie, że tam wracam do formy, i tak dalej, że końc rolnictwa, a on mówi Właśnie sięgałam po ciasteczko, ale jak zobaczyłam twoje zdjęcie, toś zrezygnował. To, od... to samo co ja, nie? W sensie, Kaśka by nie zjadła, nie? No, Kaśka by nie zjadła. Wiesz, I takie zdjęcie nawet może zmotywować, żeby nie zjeść nie. tego ciastka, nie? żeby pójść jednak na, na trening, więc to jest fajne, bo ja tak naprawdę. Przy okazji robię te zdjęcia, bo no, zrobię trening, to machnę fotę, nie? zjem tak. jem posiłek, to machnę fotę i to mi nie kosztuje tak nic, ani dodatkowego czasu, ani pieniędzy, że dodatkowy sprzęt, po prostu robię swoim myślisz telefonem. O tym, ale, ale, myślisz o tym, ale myślę o tym, no. bo wiem, że też, może nie też obowiązek, że Jezu, muszę zrobić zdjęcie, bo ktoś będzie mnie oglądał i będzie później pretensja, że ja czegoś nie wstawiłam. Tylko po prostu, no nie wiem, dla mnie to też jest codzienność, tak, mhm. no więc, więc to jest taka dla mnie już normalność. <głos> <głos> fajnie, że to tak wszystko się rozwija. Ja jestem bardzo podjarana i mam nadzieję, że rozwinie się jeszcze bardziej, ale... Mm. A propos sesji, mm -hmm. chciałem Cię zapytać, bo w tym roku tak samo. Pierwszy raz zrobiłeś sobie sesję nago. Ojej. <noise> tak. Dominika Cuda, bo to warto też w tym projekcie powiedzieć, bo to jest chyba... Ale tre... fajny projekt. Tak, trzecia chyba edycja, nie z tego się nie mylę, kalendarz sportowy. Został, no... Dominika Cuda robi co roku taki Cudowy kalendarz powiedzieć. charytatywny, e, w którym różni sportowcy, ludzie wokół sportu tak. związani, tak. Y, pozują nago. Jak to w ogóle było u Ciebie? Bo też tak, jakby nie masz co, problemu z pokazaniem własnego ciała, no ale no, jednak... Ma, no jeśli chodzi o nagość, no to ale ma, właśnie, wiadomo, tak? Ale właśnie nagość to jest coś nowego. Co, to w ogóle było tak, że ja w tamtym roku właśnie, zaczynałam dopiero całą tą przygodę, pojawiłam się w tym świecie, dostałam właśnie na święta w tamtym roku kalendarz. Nie wiem w ogóle, z jakim cudem mi oni znaleźli, że mi przysłały ten kalendarz, ale dostałam ten kalendarz na święta i ja mówię, Boże, taki super, hmm. jak fajnie, ale z drugiej strony, boże, kiedy są odważne, ale mówię, no piękne. A odważne, nie nie wiem, ważne. są po prostu ładne, jakby tak. skromne, tak, nie pokazują, nie ma tam, Ale wiesz, chodzi mi o odważne dziewczyny, że, odważne dziewczyny hmm. że wzięły udział w tym projekcie, także tak, okay. pokazały pośladek i tak dalej. I mówię, fajne, mówię, bardzo solidny kalendarz, bardzo taki konkretny, taki przydatny, tak, dla osób, które dużo zapisują to, co robią, jedzą i tak dalej. Plus fajne zdjęcia takie, nie są wulgarne, są właśnie E, takie estetyczne, tak, że pokazują tą piękno, wysportowanego ciała i, i to jest super. I mówię, mhm. Boże, jak fajnie, chciałabym kiedyś w takim kalendarzu wystąpić. I wiesz, i patrzę do mnie, do mnie napisała, ale to był ten okres, kiedy ja miałam wyjeżdżać. I my się miałyśmy się nie zgrać, bo już miałam być za granicą ona, no, z Krakowa, więc ciężko było się zgrać. Należy mi się przedłużał ten czas wyjazdu. A ona akurat była w Trójmieście. Mówi Kaśka, no nie, nie wyobrażam sobie, żebyś ty nie była w tym kalendarzu. No i się zgadałyśmy, przyjechała tutaj. Zrobiliśmy w Orłowie na klifie, wiesz 6 rano. Po zawodach, które były w Sopocie, wtedy pamiętam, mm -hmm. rano jechałam na sesję. Mega zimno. Ja na Golasa na plaży sobie kikałam, do wody wchodziłam. A co? <grym> Tam jacyś wiesz, piersi zawzięci biegali po plaży, ale dałam radę, jakoś mnie zakrywali, i, i wiesz, no i dało się te fotki, mm -hmm. więc bardzo fajnie i też. No mówię, no piękno, pięknie zrobiła te zdjęcie, jeszcze wydobycie kolorów i wiesz, podkręcenie ty, całych tych światów. No jestem mega zadowolona. I fajnie, hmm. że połączyła to z sesją też, że nie sama panie, tylko też panowie. To tak. te są wersje, taką różowa wersja, róż, yy, szara wersja, to można sobie zakupić. Także i fajnie, że to jest na cele charytatywne, także już super. No, ale Dostałam co... już właśnie wczoraj, patrzę tutaj okay, mam już na chacie. Tak. Cztery sztuki. No ale co, to jest coś, co, 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 co ciebie jara, takie wiesz, zdjęcia, nawet właśnie wiesz, pokazywanie, takie akty, no bo to Dominiki to może nie Słowa, są nawet ja akty, mam nie? Ja byłam bardzo ale... nie wiem jak to będzie, ja się będę bała w ogóle udostępnić takie zdjęcie, mm -hmm. no bo jednak to już jest odważnie, nie? I no niby wiesz, pół chodzę po scenie, tak jak jestem na zawodach, ale to jednak jest coś no, innego, nie? to jest to samo, nie? To jest nie to samo, jednak pokazujesz tam pośladek, te plecy są gołe. Przodem nawet, ale domnika też ma swoją tą koncepcję, żeby jednak nie pokazywać przodu. Hmm. Czy nawet zakryte jakieś tam... Ja miałam pięć drzewa i tak dalej. Akurat tego zdjęcia nie było. Także no, miałam straszne, jak to ludzie odbiorą, jak to moi rodzice odbiorą, i wiesz, oczywiście, moja mama jakieś tam telefonu, no, a twoja Kaśka tutaj nago na zdjęciach w internecie, a i Maja mama dzwoni. To o ja nie. się tutaj dowiaduję, że ty śnaga jesteś. I już afera. Ja wie, Boże święty, wiedziałam, że tak będzie. Mówię, no i nawet nie powiedziałam o tym, bo zaraz wiedziałam, że mieć afera z tego. No mówię, mówię, spokojnie, to nie dość, że są, będą zdjęcia smaczne, mhm. e, fakt będą odważne, ale mówię, mamo, po to też pracuję nad tym ciałem, żeby moc właśnie robić takie zdjęcia i to nie jest zdjęcie, które pójdzie, nie wiem, do gazety, tylko wyłącznie, że nie, nie wiem, że to nie będzie miało jakiegoś tam odbioru fajnego, ale to jest właśnie na cele charytatywne, że mogę tym też jakoś pomóc, mogę się przyczynić do jakiegoś fajnego, super większego projektu, który, który wiesz, jakiś tam odniósł sukcesy poprzedniej edycji, a wiesz, teraz też może być fajny jakiś projekt. Dlaczego nie? Poza tym dla mnie jakaś fajna pamiątka, poza tym też jakiś krok dla rozwoju dla mnie, że jednak zrobiłam, wiesz, krok do przodu odwa bardziej odważny już takie bardziej kobiece i dorosły, mm -hmm. a no wiadomo, że mi się nie rozebrała także tak, przodem i, no, i tak, tak dalej, nie. No to chyba nawet era tych zdjęć się skończyła już troszeczkę. No, no chyba tak, no nawet Playboy nie będzie miał takich zdjęć chyba. Dobra. A nie, nie, nie masz propozycji? Nawet no, jakiś taki gazeta dla CKM, o, nie. Playboy? Nie nie nie, 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 nie. Kiedyś brałam udział w konkursie tym, co był dla ckm -u, który był połączony z SFD, że tam dziewczyna SFD i właśnie chyba miała być sesja dla ckm co Sylwia Sobota wygrała, ale też były bardzo fajne zdjęcia. No, mm. Ale wtedy jakoś nie poszło chyba mi w kursie? Nie wiem, co to było, nie pamiętam. No, ale tak nie nie miałam propozycji. No i teraz wiesz, miałam drugą sesję. No taką, właśnie chciałam bardziej... wierze, że to, że dokładnie właśnie to już to już się potoczyło <laughs> dalej, dokładnie. Więc... Wiedziałam, że to zapytasz z Jankiem kurczakiem, miałam zdjęcia, tak. tak? Zobaczymy efekty, bo teraz jeszcze mi nie, pokażył, nie pokazał żadnego zdjęcia, tylko ten backstage, co u mnie mm. widział na... Profilu, goła pupa, ewiden... była goła pupa, tak. Um, także. Fajną miejscówkę obczailiśmy, czy znaczy Jan obczajów, więc mam nadzieję, że fajne te zdjęcia wyjdą i też będą takie właśnie... Wiesz, A to będą właśnie czynne. bardziej właśnie w stronę aktu, czy bardziej w stronę jakiegoś taki, wiesz, połączenia fitness, coś tam? I to i to. I to Robiliśmy i to. tak i tak, więc zobaczymy po prostu, które wybierze, które będą... Czyli przełamałaś bierze, coś nie. sobie? Trochę tak, no powiem Ci, że miałam się jeszcze, wiesz, przed Dominiką rozebrać się, no to luz, tak, no bo to jest kobieta. Fakt, że był jej chłopak, ale jakoś, nie wiem, czułam się bardzo swobodnie. No, przy Janku trochę już tak miałam Bardziej się krępowałam, ale też były swoją dziewczyną i dłużej ich znam, więc mówię dobra, wiedziałem hmm. z tematem. Nie? Było zimno, bo to już było teraz jakoś niedawno, w sumie tak, robiliśmy tak. te zdjęcia, a biegałam po hali, wiesz, na piętrze chyba tam dwunastym, czy którymś, nie wiem, w Gdańsku, więc było trochę chłodno, ale myślę, że będzie petarda. macie mam nadzieję. Ja <laughs> Sama koncepcja mi się podobała, więc a wiem, że no, ja więc bardzo fajne zdjęcia robię, tak, bo ja też nie mia miałam z tak. raz sesję, więc no, jestem ciekawa efektów. No to jest ciekawe. Ja już robiłem taką półnagą do... zdjęcie. Wszyscy czekają na to zdjęcie. widziałam komentarze, to... Cała Polska czeka, no tak Masakra, sobie. Masakra, powiem ci. Pokazać trochę pośladaj już. Słuchaj waliują. Kasia, no trzeba było, wiesz, mieć garba, <laughs> dwa zęby i wiesz, i, i, i... Mam krótkie nogi i wiesz. No myślę, że... Że wszystko się zgadza u ciebie. Wiele osób by się nie zgodziło. Słuchaj, Kaszka, przejdźmy do paru osób zadał pytania. Konkretów, no. Pytania. Więc by, bądźmy tacy mili i użyjmy ich. No, nawet puściła musi na snapie, żeby wchodzili do ciebie, komentowali. I wrzucili komentarz i znaczy. zapytanie, I Będą chcieli coś się dowiedzieć. Snapchat to jest kolejne źródło, w którym No, się dowiedzieć. niedawno już... jestem, także padać. Kasiula88. Kasiula88. Przez dwa A na końcu. To jest 88-rocznik w sensie tak jestem. tego? 27 lat już mam, mam zaraz 28. Słuchaj, Stara dupa z... jestem. Są starsze od ciebie, także nic się nawet nie to mocno starsze od ciebie, także mamy tu pytania, plany startowe na kolejny sezon, to Też już było. Apel o wideo. No, też widziałam tak. Tak, tak, Będzie, będzie, spokojnie. Słuchaj, ee, takie klasyczne pytania trochę, ale w, m, były w poprzednim podcaście, ale z czemu nie? Możemy jestem. to powtórzyć. Produkty, jakich używasz, jeżeli chodzi o Twoją dietę? Takie główne, możesz powiesz, bo to tak mega ogólne, ale. No, Niczego wie, wiesz, wie, Ameryki wiemy... nie odkryje no. i nikt się tam czegoś nowego na mnie nie dowie. No, ja jestem trochę szkołą może dawno kulturystyczną tak no, Czyli jeśli źródła, źródła wyglądają wodaną, to to ryż. Tak? Czyli skrobiek wszelki. Mhm. Tak? Kasza jak ryż paraboliczny, basmati, brązowy rzadziej, bo jest dla mnie za twardy. Makarony razowe. No, ja może zdarzyło mi się dwa razy zjeść, a tak to nie. Jeśli chodzi o źródło białka, no to serwatkę odżyw w odżywce. indyk, kurczak, ryby czy tylko białe, białe mięso, tak mm -hmm, mm -hmm. a Wołowinę czasami sobie Świnka? zrobię. Ale nie, raczej nie. Czemu? Nie wiem, jakoś nie, nie potrafię chyba zrobić. Jeszcze nie próbowałam. więc co, ja mówię, jestem strasznie schematyczna i im szybciej mi się coś przygotowuje, tym lepiej. Bo mm. ja to zrobię 20 minut i mam żarty na cały dzień. A jakbym miała siedzieć w kuchni i... A może tak zrobię, albo na ten posiłek zrobię to, a na ten to, no to chyba zwariowało. Ja na, na to nie mam czasu, tak? Troszeczkę fajnie, mogłabym sobie w jakiś, jakiś weekend, jak mam wolniejszy dzień, zrobić, poeksperymentować. Ale jakoś tam nie miałem mhm. jeszcze chęci zbytnio. No dużo warzyw, w owoce, to mówię, tam przed dwunastą przed do tego drugiego posiłku sobie zjem e, orzechy, e, olej mo kokosowy. Moczysz orzechy czy nie moczysz? Orzechy? Nie, 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 mo moczysz. nie moczę, nie. Mhm. Nie moczę, bo tam tu ja jem, ile tam, garstkę tam do, no do płatków tak, nie i tyle, co. no więc jak ja mam to wiesz, dzień wcześniej wkładać do wody, się namoczyło i tak dalej. To. Nie, ale kocham orzechy po prostu z tym, orzechu rzeczą. A które a czy orzechy to konkretnie możesz, masz jakieś tam specyficzne, czy wiesz, czy wszelko co ci wpadnie? Przed startami to naj, najbardziej yy, włoskie, najbardziej, ale tak tu kocham mężczyzn. No Zgoda i po prostu, pełna. Mogę mi <laughs> tej twarzy, ale... Kasi, teraz mogliście zobaczyć. <laughs> no, szkoda, że są takie drogie. Ale... Wiesz, no Masło orzechowe yy, staram się jak najrzadziej kupować, bo strasznie no, oczywiście wciąga, korci, a jak kupię to gdzieś tam później schowam wysoko w szafie, żeby nie było w, wiesz, w polu urażenia, że tak powiem, no więc nie kupuję, ale czasami się zdarzy kupić, nie? Tak ale takie już bez soli, bez cukru, takie naprawdę... Kurde, no nawet białową biało odradza bardzo mocno masło orzechowe. To fistaszkowe. Tak. Odradza? Odradza, nie? Że no, e to ogóle, no to też w ogóle. Z ziemnych to nie. No nie. właśnie, że z ziemnych to nie. No mm. to właśnie, no to, to się musimy nie, tutaj. Nie, ja nawet nie tu ziemnych. Trzeba to właśnie doprecyzować, bo tak, żeby bo chyba każdy, jak myśli o maśle orzechowym, to właśnie o tym takim orzechowym. Taki. takim, takim, tak. Bo to. Podobno na etapie produkcji to jest po prostu fatalnie. Poza tym, fistaszki to, to nie są orzechy, orzechy to są te dokładnie, dokładnie. No i oczywiście jajka, tak. <coughs> Biajeczko zawsze, nie? A Twój ulubiony posiłek? Boże święte. Kurczak broku. <laughs> Mi się brokuły przyjadły. co jest w ogóle jakimś mm. fenomenem. Nie, ja po prostu, ten drugi posiłek chyba raczej, wiesz, ja uwielbiam kaszę jaglaną i czy to w postaci, czy to lat sobie dodaję troszeczkę, czy, czy właśnie płatki zalewam po prostu wodą, odżywka, orzechy, jakieś tam owoce, chyba to jest dla mnie najbardziej. Bo tam jest trochę słodkiego, wiesz, ta odżywka sobie zmienia smaki i tak dalej, więc Wow, super posiłek, co? To też ja jest zaskoczona, nie? Sorry. Koszmar, dla nas co? czymś tam. Jeśli chodzi o takie zakazane rzeczy, ja w ogóle jestem strasznie. była mączna, tak? Mm. Uwielbiam naleśniki, pierogi, po prostu wszystko to, co złe oczywiście, tak? Pierogi, naleśniki, makarony, jakieś takie. Uwielbiałam po prostu spaghetti, carbonara i jak mam jakiegoś cheeta, to po prostu lubię sobie zjeść. Makaronik. Makaronik, no. Szanuję to bardzo Nawet mocno. bardziej niż pizza. Mam ci. Taki makaron albo leśnika sobie zjeść. Nie no, pizza to zawsze, tak? u mnie zawsze to jest piramidy, jeżeli chodzi o... No. A ja nie właśnie, nie, nawet bo... nie, już nawet nie pamiętam kiedy jadłam pizzę ostatnio. Jakiś długi okres mieszkałem we Włoszech w ogóle, na Sycylii, przez wow. parę miesięcy, no. I tam żywiłem się tylko i wyłącznie pizzą, bo ona była po prostu, a nie że tam to ciasto było zupełnie po prostu inne. Co innego, no. Tam mozzarella to było co innego, ja w ogóle tej pizzy schudłem. No właśnie, no, Z 5 aż kilo. Fenomen. Serio, nie? Faktie, że tam było, czyli te 40 stopni w cieniu, nie? Ale I tam to było co innego, nie? zostawiłem no, serce na Sycilii. Miałem no. swojego, swojego gościa, który był mi pizzę. wrócić, nie? nie? No trochę tam jest teraz Bida, nie? Bida i uchać. A na wakacje na pizzę, żeby swojego pana odwiedzić, no. który ci zakręcić na Pan pizza. w ogóle na samym początku w ogóle nie uznawał tego, że ja nie mówię po włosku. Potem Ach. się nauczyłem, ale i tak hmm. gadał do mnie. I to było na tyle zabawne, że musiałem się wyczekać 15 minut jego opowieści. Tak. Mimo że on wiedział, że ja nie rozumiem. No, ale musiał się wygadać. Musiał się wygadać, tak. To było. A chodzisz tutaj do włoskich restauracji, czy tam jakieś pizzerii, tak typowo, że na przykład Włoch prowadzi albo no z Włoch? Tak, mam parę Wiecie. wyczajonych. Nie chcę nazywać. Podobne, czy nie? Nie. 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 Znaczy, już takie jak wróciłem z, z Włoch, a to było 6-7 lat temu, to nie mogłem mieć pizzy przez parę, parę lat. No, nie, może lenie lata, ale tak no do roku, do roku naprawdę nie mogłem przełknąć tego, co się no, w Polsce tak. robi. A potem faktycznie tworzyło się sporo takich pizzerii, gdzie Włosi przyjechali. No i w którym mieście jest parę takich mm -hmm. miejsc? Gdzie mm -hmm. To jest zbiżone, no, ale to wiesz, to jest zawsze inna mąka. No, to jest zawsze inny ser. Oczywiście, To jest, nie oszukasz, nie? Oni pr przede wszystkim nam we Włoszech to robią, tak wiesz. Mhm. Mm czymś tam rzucą. Mm -hmm. Do, pie, do pieca. No ty nie byłam, więc ciężko mi jest cokolwiek ale mam nadzieję, że. I to jest się po prostu coś wychodzi, tobie coś, to po prostu to jest warte wszelkiego grzechu, nie? Mogę być grube, <grym> od tego. Nie, nie ma zażenia. Y, I dobra. Mam kabinę do obiadu. Tak, tak. A to we Francji bardziej chyba. Nie, nie, tam nie? też nie. Oni tam no. w ogóle świetnie jedzą. Ja tam się w ogóle nauczyłem mieść, nie? Na serio. Ja w ogóle tam dopiero zrozumiałem. Nie trzeba tam wysłać. <grym> nie, ale wiesz co? No, to, to jak, oni w ogóle, jak oni podchodzą do jedzenia na Sycylii, To było. Dla... Ja, ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Jak oni to długo rozciągają, oni celebrują, gadają. No właśnie, gadają. To celebracja, nie? O, nie. Zjeść i lecę dalej, tak? Dalej, tak, dalej, tak, nie? Ja tam przez pierwszych taki miesiąc to tak byłem wściekły na nich ciągle. Bo tam z nimi się na nic nie można było mówić. Mhm. Ja pracowałem jako taki wolontariusz w takim domu kultury. I na przykład przygotowywaliśmy wieczór filmowy. No i pada hasło dziewiąta: wieczór filmowy, sądzę się ludzie. Więc Polak, Prucak, wychowany w, N w Gdańsku. Zabór piesz, zabór stary, w wych tak. w wychowanie. Dziewiąta, stoję, przygotowane krzesełka, stoję, nie? A im się nie śpieszy. Nie to, że nie śpieszy. Dwudziesta druga. Aha. z takim Włochem jeszcze, z takim Węgrem, nie? Żoltem. Ścigimy w dwójkę. Ja mówię, żolt, co jest grane, nie? Tu myśmy pomylili dni. Dwudziesta trzecia przychodzą z jedzeniem. Mm. Każde przynosi coś własnego. To, co oni przynosili, to było obęd plus pizza. Ja mówię, co jest grane, gdzie wyście byli, nie? miało być. A oni przecież jesteśmy. No jesteśmy piotek, piano, piano, no, konkalma. Oh, no. ja, ja nie po... lubię, ja nie lubię, ktoś się spóźnia, nie lubię się sama spóźniać, zawsze jestem przed czasem, a muszę jeszcze czekać dwie godziny. I nie, nie to, że zaczynamy. Nie to, że zaczynamy. Jemy. Mhm. Więc sobie zjemy. Więc ja już musiałem żebym już tą pizzę, wiesz, w, 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 w wale, nie. No dobra, zjedliśmy po dwunastej oglądamy. Tak. I tak ja tam w nie mogłem tego zrozumieć. Co to się dzieje? Już z tymi ludźmi się nie da nic robić. I Gdzieś tam po jakimś takim miesiącu, dwóch zrozumiałem dopiero, jak mnie tknęło. Nie, nie, nie że tylko ja się denerwuję tutaj. Oni się świetnie bawią. Oni wszyscy się świetnie bawią. Jedzą sobie, to jest fajne. uśmiechają. Tak. Jest super impreza ze wszystkiego, bez byle głupiego spotkania. No, A ja siedzę zdjęłem na krześle wkurzony, że Bo przyjechałeś ze stresowanego, wiesz, państwa. Tak, i potem tak to się no. zmieniło, to naprawdę skryłem radość życia. No A? to fajnie, wyjazdy uczuł. No dobra, okej, okay, bo już się rozmarzyłem teraz, moje Włochy to jest moja <laughs> miłość. Pytanie: ile razy w tygodniu trenujesz i ile godzin? Pięć razy w tygodniu do około dwóch godzin. Czyli... Łącznie z tam z. Dzie raz dziennie. Raz dziennie, tak. No, A, tak. Ale przed startami było no tak, że miałam rano aroby na czczo i później robiłam trening siłowy plus jeszcze tam sobie robiła, A co robisz nie? na roby? Czy obieganie, czy? Nie, rower miałam pożyczam od znajomych, miałam na chacie, więc stałam tylko odrez, zakładam wiesz, oczy jeszcze zaspana mm. i na rower i padałowałam, nie? No, cowania, żeby robić łydki. A później oddałam rower, już nie mam. Ale mi się teraz jest zmieściono na tych moich 28 metrach. Właśnie. Eee, a jak wygląda teraz obecnie twoja suplementacja? Ty w ogóle chyba nie dysuplę mocno, nie, nie tak nie, nie. No właśnie. Nie, ja białko, BCA i co? olikarbo. Oliwk zrobił się to tym bezem z tobą. <laughs> Nie no to ja Nie faktycznie... teraz wiesz, wziąłem jakieś tam. No, oczywiście, witaminy, tak. Witaminy, jakieś witaminy D. Wzięłam jeszcze ala, teraz wzięłam kwas, więc takie. No, mówię to podstawy cały raczej. Czas postawa, cały czas podstawa, cały czas podstawa. A kreatynkę jakoś tam ku delikatną, wiesz, suplementuję teraz. No, muszę trochę się, wiesz, poprawić. Chodzi o masę, więc. No, mówię, no. Jakiejś tam większych filozofii nie biorę. Mm. A wykonanie, wykonujesz jakieś badania? Tak, robiłam. robiłam. I no co? Wszystkie, ja skończyłam sezon, zrobiłam wszystkie badania, także. To jakie badanie robi Kasia Dziurska? Bo to jest ciekawe tak naprawdę, wiesz, dla kobiet no, jakie no, badania podstawę, warto no, wiesz, robić. No, hormony musiałam, mm -hmm. muszę wyregulować. No bo wiadomo, ten okres przygotowań troszeczkę zaburzył mi ho hormony, ale to wszystko jest do odkręcenia, nie ma jakichś tam dużych zmian. Anemię. No w ta ale w sumie od dużego czasu już się z ja tym borykam. nawet jeszcze przed startami, przed przyjazdem do Trójmiasta, 8 lat temu już miałam anemię, więc to nie było dla mnie zaskoczenie. A to ciekawe, przy takim widzeniu, jak ty jesz no, i wszystkim? Mam, mam, anemię i, a tak to wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. O, miałam troszeczkę kortyzol pod, podniesiony, hmm. ale to miałam dużo stresów ostatnio. No właśnie. Więc, więc, ona jakoś tam, więc więcej czeka, ja nie mam. Ale czekaj, jak to, jak to, się, ale jakiś powód tutaj podali? Bo ty naprawdę jesz, no tak jak się tego wzorowo da, trenujesz dużo. No. Widzisz zawsze ich są rysowno. ciekawe. No może dlatego, że ja już jak zaczynałam, kultury... też miałam anime, więc to no tak. tam nie miałam kiedy tak tego wyrównać, zrobić jakieś nadwyżki czy coś i unormować. No nie. Ale tak to się tego? ciągnęło. kurde ty tańczyłaś tyle czasu i wszystko i. Aha? Ja się w ogóle nie czuję, żebym miała no problemy. No więc... Zaskoczyłaś mnie strasznie, bo no? dokładnie patrząc na ciebie, tak, też poza wiesz mikrofonem, to raczej. Nie jestem anemiczna. raczej nie. Właśnie to, wiesz, w Dziegawry anemikiem to może chyba takie, nie. takie, takie malutka ta anemia. Mhm. Mówię, to się ciągnie jeszcze długo, 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 długo nie? więc jakoś tym nie zaskoczyło mnie to. A tak to wszystko z normalnie, więc, mhm. więc super. Tak a właśnie hormonów to i takich rzeczy, to, czy masz jakichś podopiecznych z insulinoodpornością, insulino insulino haszimotonią? Nie, nie. nie. Nie prowadzisz takich Nie. osób. No. Więc nawet jak ja tam się szkolę pod względem jedzenia i tak dalej i są takie jednostki chorobowe, ale jak już się tak jest grubsza taka akcja, to po prostu mówię, że Wolę polecić kogoś, kto się na Jasne. tym bardziej zna, niż wiesz, brać siebie, bo jestem super trenerem i mu pomaga, wiesz, może coś się wydarzyć, nie mam z tym doświadczenia i wolę po prostu nie brać tego na siebie, nie brać odpowiedzialności, polecę kogoś, owszem, jak najbardziej i po prostu przepraszam i mówię, że, że wiesz, nie no, będę się w to... Doskonale, nie? No. to na pewno ktoś, jeżeli tu pyta Natalia, więc jeżeli odsyłamy na pewno do Moniki Skuzy, Tłuste Życie, tam jest góra tak, informacji. Tak. I tam na pewno jak ktoś potrzebuje jakichś informacji, to na pewno na pewno moniki Skruzy. E, Okej, okay, to jakiś pytał o doping to jest, możesz sobie podarować generalnie słuchanie tego podcastu. Mm -hmm. e, I tłuszcz, tłuszcz, diecie, Kasi. Ile gramów dziennie tłuszczu? Jakie tłuszcze spożywasz? Olej kokosowe, oliwa z oliwek i orzechy? Tyle w sumie. No, czasami rybeziem, tak? Hmm. Y, no, ale na przykład jajkę robię na oleju kokosowym, koczak jest na oleju kokosowym, plus jeszcze tam trochę polewam z oliwą z, oliwą, z oliwek. Ale ile teraz dokładnie tego? Gramów się... Średnio mi wiesz, powiedz. A co teraz... jeszcze MCT osobno na przykład? Nie. nie Czyli hmm. wszystko na tym kokosu. No. Fenomenalny olej kokosowy. <laughs> tak? A używasz tego rafinowanego, czy nie Musi być zapach kokosa. Ja lubię. Musimy zatłuchać kokos. Mm, I smak. Bardzo lubię kokos, więc. Nerkowcy jest droższa ale. Ale no. starczy mi, wiesz, całym swoich mam już kurde tyle czasu, że. spoko. <noise> eee, kolejne pytanie. Aaron bardzo dziękuję za milion pytań. Eee, co zdaniem Kasi koniecznie powinna suplementować każda zdrowa osoba? zwykły zjadać chleba. To jest najgorsze już. zwykły zjadać chleba to już. To jest który ciczy okazjonalnie. Hmm. Jakie witaminy, minerały, takie rzeczy? No wszystkie kiedy multikompleksy, tak? Dużo firm robi już taki zestaw bardziej multipaka i tak dalej, gdzie jest większość witamin i minerałów. No, ale to zależy, właśnie, jaki to jest trening, wszystko by musiało być. No właśnie, jaka to jest intensywność, raz w tygodniu, jaka praca. No, ciężko powiedzieć, tak, wiek. No, Przede wszystkim zawsze ktoś to taki, mi takie pytanie. To jest dziwne, ciężko powiedzieć. To kośleć. ja mam na to też powiedzieć swoje najpierw, wyczyść dietę. Dokładnie, a później się a, a, a później do, do tego o, jakieś najgorsze suplementy. jest tutaj do mnie czasami piszą dziewczyny, naprawdę 15-16 lat, że one o suplementację się pytają, no. o dietę redukcyjną. A gdzie na przykład widzę zdjęcia, i to normalnie mówię, no, dziewczyny się rozwijające, to jeszcze wiesz, nie są w pełni jeszcze dojrzałe i tak dalej, one już chcą na dietę przejść. Tak. I ja mówię, dziewczyny, spokojnie, jeszcze przyjdzie na to, mam nadzieję, że nie przyjdzie na to czas, tak? Wejść mhm. na dietę, ale no, nie dajmy mi się zwariować. Poza tym jeszcze masz i proszę o suplementację. Mówię, no absolutnie. To, no, to się zajmij po prostu zdrowym, jakimś odżywianiem, a później pomyśle, ewentualnie, jak już mhm. zaczniesz, będziesz miała plany jakieś tam. Wiesz, konkretnego trenowania, to wtedy jakaś ewentualnie suplementacja, bo to jest tylko uzupełnienie, tak? No właśnie, ludzie myślą, jakby, myślą, że to jest taki syndrom magicznej pigułki, nie? że nagle wiesz, patrzą na Ciebie i mówią, ona to musi suplementować. Tak, pełną supl i w ogóle wiesz. No. i to jest tego. Jakby... Jem, jem pizza, wezmę sobie spalacz spalasz, i nie tłuszczu? Dokładnie, I, nie? i to wszystko poleci, nie? I to jest taka. No ja wiem, że firmy odżywkowe tak marzą, żeby tak ludzie myśleli, bo to dla nich jest super biznes, ale no to tak jak powiedziałeś, tutaj nie ma, nie ma filozofii. Myślę, się wydaje, że ten super, który ty bierzesz. To, jest to, jest podstawowe. to tak naprawdę większość sportowców bierze dokładnie tylko to. Tak, tak, no. Bo to, bo to jest coś, co tam musisz sobie uzupełnić, chyba że masz jakieś ewidentne, na przykład braki czegoś, tak? mm -hmm. To wtedy, jakaś witamina D, te energie, mm -hmm. rzeczy, okej. Okay. Ale tak, to no, po prostu bierzesz najbardziej podstawowe rzeczy do Twojego tak, życia tak. proteiny, aminokwasy, tak. witaminy. Ale jak, nie, jak wiesz, jak ktoś nie zmieni żarcia, no to tutaj cudów nie będzie. No. Chociażbyś no, nie dokładnie. wiem, ile biegał, chyba że masz jakąś super genetykę. No to trzeba ludziom cały czas powtarzać, bo no, 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 dlatego takie pytania się pojawiają później. No. Niby I ciągle tu. się wałkuje to, a jednak tak każdy coś napisze, wiesz. Ja w sumie nie stosuję żadnej diety, zaczęłam ćwiczyć. Jakie polecasz suplementy? No. no, kurde. Jaki na start. No, to jest moje lwiane. Jaki suplement na start? Na start no to nie, w ogóle wiesz, nie? No, wiesz, No, no kotel bez też jesteśmy, żeby właśnie edukować ludzi i ich naprowadzić na, na dobrą drogę, więc. Każdego dnia ta Bierę biorę odbiorę i biorę, ja <suszę> ja <mam> <suszę> <pytanie>. <suszę> Słuchaj, czy każda kobieta jest w stanie wypracować tak zwany six-pack na brzuchu? Czy to jest ogólnie uwarunkowane genetycznie? Oczywiście, genetyka ma dużą rolę, tak odgrywa. Ale mi się wydaje, że każdy z nas ma jakieś tam predyspozycje, możliwości i szanse wyrobić sobie może nie jakieś tam naprawdę takiej tary na brzuchu, ale no każdy ma mięśnie tak? pod większą czy tam mniejszą tkanką tak. tłuszczową i to w zależności od diety i od treningu będzie bardziej widoczna lub mniej. I tak naprawdę no, mi się wydaje, że wszystko jest do zrobienia, ale też genetyka dużo robi, niestety. No znowu to powrót do Michy, nie? Tak jak mówisz, czysta Michał. Ale się w kuchni, niestety, tak jak to na którymś ze szkoleniu ktoś powiedział, że kulturysta robi brzuch w kuchni, nie, nie mm -hmm. na siłowni. Nie? I, to jest, I to no jest tak prawda. to jest, tak to jest prawda, no bo no, tutaj no jest, się zbiera większość tłuszczu. Ale no mówię, tak. że ja wiesz, odkąd ja pamiętam to, ja jeśli śmiałam przycinę ja na to dostałam głoweczkę do brzuszku, bo sobie zażyczyłam, więc już miałam wtedy frika ale ja zawsze, wiesz, brzuch, 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 na treningach z dziewczynami, dziewczynami dzisiaj rozciągają, a ja brzuch, brzuch cały czas, po prostu moje oczko w było. Serio tak? I wiesz, i było, było, ale no tam o, masz takiego, wiesz, wycięcia nie było i wiadomo... A pośladki weszła... zapomniane. I teraz to wychodzi, no, widzisz? Ale była czwóra, za to było trochę bardziej zalane wszystko. E, I ten, no ale później właśnie jak ja zaczęłam tą współpracę mm. przygotowania i zakopem i tak dalej, wiesz, na odpowiednią dietę, i no to wszystko zaczęło wychodzić tak naprawdę, mm. nie? Że ten, moja praca z lat poprzednich... Gdzieś tam była jeszcze ukryta pod, pod tłuszczykiem, no i później wyszło, nie? Jednak to jest gen jest naprawdę jest. to się Ktoś jest, wiesz, mezo -ektomorfikiem, no, no to będzie mu łatwiej, jak ktoś jest Ekto czy Endo, no to wiadomo, że no. będzie trudno i to będzie każde potknięcie wychodziło po prostu dokładnie. bokiem, ale... No. Więc nie każdy się, no też ja bym się nie, nie nadawała do wyrazów figurowego, bo nie mam takich predyspozycji, tak? tak, a nie wszyscy będą się nadawać do sportów sylwetkowych, bo też nie mają genu no i predyspozycji, więc po prostu trzeba znaleźć coś dla siebie i, i wtobrnąć, tak. No dobrać do siebie po prostu. No tak? dokładnie. Nie ma wiesz, nie ma jednej suplementacji dla każdego, nie ma jednej pigułki dla każdego, czy no tak, wiem, diety, no. tak. No to... Inaczej by się suplementował, nie wiem, biegasz długodystansowy, inaczej zawonik MMA, inaczej mm. ja, osóbka. Która wychodzi sobie na scenę, tak? No, no, no tak, no generalnie, zależy jeżeli. Zależy od sportu. Taka rada, jeżeli ktokolwiek słyszy o jakichś takich dietach uniwersalnych dla każdego, czy po prostu, no to to, jest, to już pachnie komerchą, tak? Warto się skonsultować o, czy z Kasią Dziurską, czy z kimś, nie wiem, jak, nie wiem, Kuba Maury, czy ktoś, tak. Dawid Biołową. Ktoś po prostu to przeszedł w, i rozróżnia. Typy somatyczne, mhm. typy różne i generalnie sobie to dobierze. Znacznie będzie łatwiej, tak? To nie są znowuż tak ogromne pieniądze, żeby sobie na nowy rok tak. raz sprawić. Możesz no także... brać dietę z internetu, wiesz, pisz sobie plany etetyczne i wiesz, I sobie, tak, wcisnąć na tym, tutajś ktoś napisał w, pisał w internecie, albo że dałam koleżanka dietę jakąś swoją. No, to trzeba po prostu tak to wszystko wziąć pod uwagę całe, wiesz, i w poprzednie życie, tak, aktualne życie, sposób żywienia, jakieś tam plany i tak dalej, badania, wszystko po prostu. No, milion jest czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy rozpisywaniu diety i to nie jest tak, że wezmę sobie pierwszą, lepszą e, rozpiskę z internetu, bo można sobie tylko zaszkodzić. No, no ale to może się tak znie dużo bardzo zniechęcić. Wie, że, wiesz, albo się dziwią, wiesz, wysyła się, nie wiem, jakieś tam wymagania, wysyła się zdjęcia, tutaj wypełni metryczkę i tak dalej, Ojej, ja nie, ja nie, tutaj. nie, tutaj, albo jednak nie, jednak nie, dużo osób rezygnuje, nie? więc myślę, no że tak, tak wiesz. O. Myślę, że to tak łatwo idzie, nie? Słuchaj, no na koniec, czy masz jakąś taką książkę, szkolenia, które byś poleciła komuś na start na przykład? Wiesz, akurat teraz zaczęłam czytać święta, bo ja właśnie, ja no. rzeczywiście przyjechałam do rodziców, a ja w to, z nocem w książce, bo kupiłam sobie Anity Bean, drugą część, żywienie w sporcie, mhm. no i tam to już troszeczkę tak bardziej rozbudowano niż w pierwszej części. Zaczęłam czytać też y, Spartusz Buduj mięśnie. Mam to też Tak, mięśnie. ale oczywiście zostawiłam ją w Warszawie i krążę w Warszawie gdzieś. Miałam mi wysłać no. pocztą i, i jeszcze jej nie dostałam. Więc wiesz, co ja tak dopiero też kolekcjonuję sobie te książki, więc mi ciężko cokolwiek podać, jakiś tam tytuł. No. A ze szkoleń to długo Kasia, Ty prowadzisz, nie? No za, jest ja jestem świeżakiem, ścieżak, także zapraszam mm -hmm. na kurs, teraz też zaczyna się 23 stycznia w S4 w Gdyni na Placu Kaszubskim. Kurs trenera personalnego, ja prowadzę część praktyczną na siłowni, a również jest część i treningu funkcjonalnego i, i żywienia, i anatomii, i rehabilitacji, także co weekend jest ktoś, i chłopaki z Warszawy też przyjeżdżają, a jestem tu jakby takim ambasadorem i gospodynią w Trójmieście. mieście, więc zapraszam. No więc mówię, dla mnie też jestem takim świeżakiem, jeśli chodzi o te kursy, i trochę się stresuję i przygotowuję bardzo po to. Ale też sama mówię, dużo jeżdżę, tak. No mm -hmm. i staram się jak najwięcej, i mówię, tej kasy nie wydawać na głupoty, tylko właśnie na szkolenia czy jakieś tam książki, inne książki. No, no, także ciężko mi coś polecić. No dużo jest tego na rynku, co chwilę coś powstaje tak, po pewno. prostu dieta bez pszenicy, tu coś gluten free, tu coś dieta samuraja. I tak dalej. No mnóstwo jest tych, tych jakichś pozycji. No, trzeba wybrać, mhm. wiesz. Ja tylko na koniec polecę do siebie, że wyszła teraz kolejna edycja Kaliego Stareta, Być Sprawnym jak Lampard. To jest taka gruba encyklopedia naprawdę treningu. Wiem, która. Taki kod wielki. Taki, <taki> wielki kod. Generalnie <taki> próbowałem <taki> ostatnio ją kupić w Empiku, nie udało się, więc tylko i wyłącznie to jest Przez online. Internet, tak, tak. Także polecam gruba bukwa, naprawdę mhm, I, wiem, i. Właśnie miał mi kolega zamówić, muszę się przypomnieć. Tak, tak. I, i naprawdę ja jeszcze jego nie czytałem, ale już tyle osób mi ją polecało, że yy, zresztą czytali poprzednie edycje, więc to na pewno coś fajnego chyba dla każdego. Także yy, polecam to, polecamy tak. Kasiucia. Ja tobie dziękuję serdecznie wszystkie w nowym roku I, i Oby się sprawdziło wzajemnie. Dziękuję w żeby. kontakcie. Cześć, dzięki, dzięki serdecznie. Cześć. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu z Kasią. Mam nadzieję, że się podobał. E, a już teraz obiecane szczegóły co do podcastu z e, pytaniami od słuchaczy do Kuby Moricza i Dawida Białowąsa. E, to jest już druga edycja takiego podcastu. E, przy pierwszej zadawaliśmy pytania w różnych chyba czterech bodajże miejscach. Teraz zmieniamy formułę. Pytania będziemy zadawać, e, będziecie mogli zadawać tylko i wyłącznie na Facebooku grupy początkującej. Link jest łatwo do znalezienia, po prostu grupa początkująca, podcast. Myślę, że każdy to znajdzie. Pewnie zostawiaj też linka gdzieś tu w opisie, w opisie tego podcastu, żeby było łatwiej. Dwie prośby do Was. Zadawajcie pytania jak najbardziej gramatycznie, poprawnie, klarownie i zwięźle, tak, żebym po prostu nie musiał domyślać się albo nie wiem, szukać sensu w Waszym pytaniu. To ułatwi. I pracę mi, i też słuchaczom potem, jakby da więcej, jeżeli to pytanie będzie po prostu no, poprawnie sformułowane i, i, i fajnie napisane. A druga prośba to też, jeżeli ktoś jeszcze nie wysłuchał poprzedniej edycji, tej 3 godziny, gdzie było chyba ponad 100 pytań, to polecam to zrobić, żebyśmy po prostu nie dublowali się z pytaniami, z pytaniami przy tym podcaście. To jest super okazja dla Was, żeby dowiedzieć się czegoś szczegółowego. Co was, co was interesuje i też przez szacunek dla ID, Kuby i Dawida, po prostu no, zadawajmy pytania nowe, może coś, coś innego, co was ciekawi i po prostu uniknijmy pytania kolejny raz, czy warto jeść chleb, na przykład tak, bo, bo no, myślę, że pierwsza edycja wyczerpała sporo takich prostych pytań i zachęcam do zadawania po prostu, wysłuchania i zadawania czegoś nowego, bo to jest materiał, no, który się przyda wielu osobom, także. Jak najbardziej gramatycznie poprawnie, zwięźle, i też postarajmy się jak najmniej dublować z poprzednim podcastem. Ok, także zachęcam do zadawania pytań. Wszystko, wszystkie szczegóły jeszcze będą na Facebooku pisane, ale mam nadzieję, że ta druga edycja będzie cieszyć się taką samą popularnością jak pierwsza. Ok, także dziękuję serdecznie i, i do usłyszenia.